Gry, filmy, dyskusje, prelekcja, konkurs – to wszystko działo się w Suwalskim Ośrodku Kultury w minioną sobotę. I wszystko dotyczyło fantastyki. Każdy chętny mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Specjalną uwagę, jak co roku, poświęcono Harrymu Potterowi. Poświęcono mu prelekcje, dyskusje i konkurs. Na prelekcji opowiadałam o Hogwarcie, o tym, kto założył Hogwart, kto go zbudował, w jaki sposób się uczniowie dostają do Hogwartu, jak wygląda taki pierwsza przeprawa przez jezioro dla pierwszoroczniaków, taki rodzaj otrzęsień dla nich, jak są wybierani do domów. Takie podstawy też o budowach Hogwartu, czyli jakie są komnaty warte poznania, gdzie chodzą, czy biblioteka, czy kuchnia, jak to wszystko wygląda. No w sumie tak najbardziej ogólnie o samej szkole. Też o innych szkołach troszeczkę opowiadałam. No i o jakby o egzaminach i o edukacji w Hogwarcie, bo też jest inny system oceniania, są egzaminy po 5 roku, po 7 roku. W konkursie adresowanym do miłośników literackiej serii o Harrym Potterze nie było trudnych pytań. Bo jak są takie trudne pytania, to nie mogą wziąć udziału i było im przykro. Jak sobie radzą? No jak na razie to całkiem nieźle, chociaż były niektóre pytania łatwe i nie zostały odpowiedziane, że tak powiem, nie było odpowiedzi poprawnej. A jak nazywał się mały fan Harry'ego Pottera, wiecznie biegający z aparatem fotograficznym? Colin Creevey, chyba jakoś tak. Tak, Colin Creevey. Jaką formę miał patronus Aberforta Dumbledora? Muszę sobie przypomnieć, bo... No dobra, pamiętałam. To nie jest 10 z jednego, nie ma na czas. Wydra? Nie, koza. Podczas Dnia Fantastycznego nie mogło zabraknąć również filmów. Sala widowiskowa zamieniła się w kino. W holu natomiast panowało szaleństwo gier planszowych i strategicznych figurkowych. Myszki w ogrodzie. Ta gra rozwija pamięć, ponieważ są 6 myszek i każda ma w innym kolorze i trzeba tak wysunąć, żeby zdobyć w tym samym kolorze, co ma na plecach. Tutaj gramy w Warhammer 40 000. W atacha orków przeciwko drużynie kosmicznych wilków. To jest taktyczna gra figurkowa. Fantastyka inspiruje i zachwyca, choć nie wszystkich. Jeszcze do niedawna w Suwalskim Ośrodku Kultury odbywał się festiwal fantastyki, który zniknął z kalendarza imprez. Dzień Fantastyki miał skupić w sobie najlepsze jego elementy. Czy tak się stało? Większość uczestników dnia to starzy bywalcy festiwalu, którym tęskno do rozmachu, z jakim był organizowany. Zdaniem uczestników przydałoby się więcej propozycji dla dorosłych miłośników gatunku.